Studio Teatr zaprasza. Symbole z ciał. Odcinek pierwszy. Początek. Wychodzę z domu i oślepia mnie słońce. Sierpnia 2023 rok. Niby lato powoli umiera, ale dzisiaj czuję się jak w tropikach. Promienie słońca parzą skórę, a powietrze stoi niczym w saunie. Zmierzam wolnym krokiem w kierunku samochodu. Mój Passat stoi zaparkowany przy samym parku. Niby zwykłe auto, a jednak elegans. I to 2.0 TDI. Prowadzi się dobrze. Noga sama czasami dociska pedał gazu za mocno. Ale przecież nie grozi mi mandat. Bycie detektywem ma swoje przywileje. Czasami. Cholerne ptaszyska! Osrały mi całą maskę. Gdzieś miałem chusteczki, ale przecież tego gówna i tak nie da się zetrzeć. Wżera się jak kwas. Oby lakier był cały. Moja Eliza zawsze mówiła, że to szczęście. Ni chuja się z tym nie zgadzałem i nadal w to nie wierzę. Tym bardziej od kiedy zacząłem pracować w Wydziale Zabójstw. Od mojego biura dzieli mnie ledwie 10 minut. Może 7, jak trafię na zieloną falę. Stary budynek zawsze mnie przeraża. Odpadający tynk, skrzypiące drzwi i ten specyficzny zapach na klatce schodowej. Nie mam co narzekać, przynajmniej klimatyzacja działa jak należy. A szczerze mówiąc, pot spływa mi już nawet po dupie. Wchodzę do biura i widzę te same mordy, ale tym razem jakieś posępne. Umarł ktoś, czy co? Marny żart, no ale przynajmniej tematyczny. Cześć, szefie. Umarł i to nie jeden. Pierdolony Szymek. Szymon, Szymeczek. Jakby go nie nazwać, ciota i tyle. Blond włoski, czyste rączki i odruch wymiotny na widok krwi. To jest właśnie nasz Szymek. Pojęcia, kurwa, nie mam, jak on się znalazł w policji. Szkoda słów. Kawy. Dzisiaj z cukrem. Moje miejsce pracy. Biurko przy oknie. Na całe szczęście przodem do świata, więc nie muszę ciągle patrzeć na moich podwładnych. Świat byłby lepszy, gdybym dostał własne biuro. Będziesz miał własne biuro. Pewnie w centrum albo gdzieś niedaleko komendy. Pierdolenie. Choć brzmiało jak zapowiedź czegoś pięknego. Nikt tylko nie wspomniał, że własne biuro oznacza po prostu pokój, w którym będę musiał pracować z nimi. Kawusia dla szefuncia. Na lepszy humorek. Naćpałeś się, czy co? Jaka kawusia? Jaki szefuncio? Jezu, jak mnie wkurwia takie zdrabnianie. Szymeczek z pizdeczek chciał polizać mi dupeczkę, ale jak zwykle mu nie wyszło. Kawa dla szefa. Brzmi idealnie. Ostro, z powagą, z respektem. Dawajcie, co mamy. 3 ciała, każde w innym miejscu. Przy Krasnej w krzakach, nad wałem, a ostatni w lesie, zaraz za ratuszem. Julia Poczwara. Przepraszam? Julia Podżwara. Wbrew nazwisku, urody tej dziewczynie nie brakuje, ale intelektu za mało sypnęli. A może matka była zmęczona i się nie przyłożyła? Mniejsza o to. A ofiary? Kobieta, 32 lata, mężatka, bez dzieci, mężczyzna po 50, samotny kawaler i dziecko. Kurwa. No dobra, Jula, ale czy coś w ogóle łączy te morderstwa? Czemu rozważamy te przypadki razem? No, mistrzostwo świata, kurwa. Czytać informacje każdy głupi umie. Tak, szefie, przeprowadzono już oglądanie zwłok. Oględziny zwłok. Nikt normalny nie przyjeżdża sobie pooglądać trupa. To konkretna procedura. Przepraszam.
W każdym razie ciała zostały ułożone w ten sam sposób. No, mów dalej, nie przestawaj. W łóżku też taka niemrawa jesteś? Kawa na ławę i lecimy. Oczywiście, szefie. Członki zostały ułożone w trójkąt. Na miejsce zbrodni nigdy nie jadę na sygnale. Nigdy. Ale ten kretyn Szymeczek, Szymusiek, zawsze musi jechać na bombach. Podejrzewam, że to wszystko przez zakompleksione, wydrążone i upadłe ego tego chłopaka. Tym też mnie wkurwia niemiłosiernie, ale przecież nie zatrzymam się i nie strzelę w ten głupi ryj. Nie wypada, a może szkoda mi po prostu czasu. Zwłoki stygną, a ja już zacieram ręce, by ujrzeć ten tajemniczy trójkąt. Prostokątny? A może równoramienny? Tak, z ramion na bank równoramienny. Dzień dobry, detektywie. Już wszystko pokazuję. Wycieczka rozpoczęta, a ty co? Przewodnik? Już w dupach się poprzewracało? Fakty. Proszę o fakty. Kobieta po 30. Zamordowana tępym narzędziem przez uderzenie w tył głowy. Napastnik musiał być silny. Czaszka pękła. Widzę, a ten łysy placek na głowie? Prawdopodobnie wyrwane włosy, choć na tym etapie nie zauważono żadnych śladów walki. I gdzie one są? Przepraszam, co gdzie jest? No włosy, kurwa, włosy. Napastnik wyrwał i co? Nie znaleźliśmy ich. No to szukać. Chyba, że zabrał je ze sobą. A to takie rozgniecione? To jelita ofiary. Po uderzeniu ofiary napastnik rozerwał jej brzuch i wyciągnął wnętrzności. Potem rozgniótł je na ziemi. Prawdopodobnie butem. Rozdeptał jej wnętrzności. A ten trójkąt, co to nas zaciekawiliście? Ciało zostało rozczłonkowane. Sam tułów został umieszczony w jego centrum, a nogi i ręce ułożone zostały właśnie w trójkąt. Trochę krzywy, ale niech będzie. Kolejna ofiara czeka. Jesteśmy na miejscu. Kolejne ciało leży całkiem niedaleko. Specyficzny zapach zwłok wypełnia moje nozdrza. Lekko słodki, z dodatkową nutą, której nie jestem w stanie przyrównać do niczego innego. Kiedy czuję ten zapach, wiem, że mamy ofiarę śmiertelną. A podobno świeże mięso nie śmierdzi. Ale przy obecnych temperaturach nawet żyjący ludzie walą na kilometr. To co się zwłokom dziwić? I co? Macie coś? Detektyw Maciej Szczerbut. Miło cię znów spotkać. Szkoda, że w takich okolicznościach. I zdejmij te rękawiczki, zanim podajesz komuś rękę. Kobiety. Udają pełen profesjonalizm, a przy tym zero pomyślunku. Przecież takie zwłoki to prawdziwy raj dla bakterii. A ta mi łapę w rękawiczce wyciąga. Cholera, jak tak można? Czekam na fakty, nie wasze domysły. Dziewczynka, maksymalnie 7 lat, uduszona sznurówką, a potem pozbawiona górnej kończyny. Prawdopodobnie odcięto ją ręczną piłą. Cholera, jakieś ślady? Właściwie dopiero zaczęliśmy oględziny. Chcesz powiedzieć, że ciało leży i czeka na was od ponad 3 godzin? Czy ja mówiłem coś o braku profesjonalizmu? Pieprzone obi boki. Do roboty to nigdy im się nie spieszy.
Detektywie, dobrze się pan czuje? Tak, tak, w porządku. W takim razie bierzcie się do pracy. Wracamy do biura. Detektywie! Detektywie, jeszcze jedno. Ta dziewczynka... Ona zaginęła 3 miesiące temu. Pomyślałam, że warto, żebyś dowiedział się tego od nas, a nie z gazet. Dziękuję. Czy mogę jeszcze zerknąć na ciało? Chciałem coś sprawdzić. Nie musisz pytać o pozwolenie. Krew na ustach. Macie jakiś długopis? Coś? Cokolwiek? Dzięki, Szymek. Niezawodny jak nigdy. Brak języka. Tak myślę i... Włosy? Nie. Na to wygląda. Zwłoki ułożone w trójkąt, znowu. Odcięta ręka jest dodatkowym bokiem, a zgięte ciało tworzy pozostałe. Tylko ta druga ręka nie pasuje. Czy ktoś zmieniał ułożenie tej ręki? Tej odciętej? Nie, tej na miejscu. Była w tej pozycji od początku. Czyżby przeoczenie naszego matematyka? Dobra, zbieramy się. Pora na ostatniego trupa. Sara? Sara! Widziałaś może małą dziewczynkę? Ciemne włosy, niebieskie oczy. Miała granatową sukienkę. Wystąpili Dariusz Januszewski, Sebastian Jankowski, Marcin Stanley Stankiewicz, Karolina Bast-Kolasa, Anna Grygorowicz, Magdalena Przystawska, Marta Korczyńska, Ewa Jones, Błażej Zasiadczyk, Nina Konarzewska, Damian Żabicki, Marcin Masel. Scenariusz Ewa Wyszyńska. Montaż i udźwiękowienie Dariusz Januszewski. Korekta Marcin Stanley Stankiewicz. Czołówka Przemysław Nikiel i Justyna Sztandke.